Zaprośmy panie na scenę. Klaudia. 60 7 400. Ewa. Profesjonalnie wypełnia limit wagowy bez najmniejszego problemu. 67 100. Tu jest spokojnie. Tu nie ma słów. Przypominamy. Rozpoczynamy od boksu, a więc koronnej dyscypliny Ewy Piątkowskiej. Przechodzimy do K1, a być może to wszystko zakończymy w MMA. Moim zdaniem miałam już cięższe przeciwniczki w swojej karierze i z pewnością z cięższymi przeciwniczkami sparuję na co dzień. Ja traktuję to przede wszystkim jako przygodę, ale wiadomo, że zawsze chciałam wygrywać i jutro też będę, zrobię wszystko, po prostu stanę na, żeby wygrać tę walkę. Zbliżającą się galę Fame możecie obstawić na BetClick, który jest sponsorem tego filmu i u którego nadal obowiązuje promocja dotycząca gry bez podatku. Więcej informacji znajdziecie w opisie. Tam też dowiecie się, dlaczego podczas rejestracji warto użyć kodu SEP4. Tak prezentują się moje typy, ale może po kolei. Vampir, Hater, Cyguła, Młody Ninja, Strachu i w main evencie postawił na Adamka. Pamiętajcie, że w grze występuje element nieprzewidywalności, są to tylko moje typy i nie muszą być trafne. Szczegółowe informacje o tym, co daje kod SEP4, znajdziecie w opisie. Tam też znajdziecie informacje o grze bez podatku. Grajcie odpowiedzialnie za niewysokie sumy i przypominam o tym, że obstawiać mogą jedynie osoby powyżej 18 roku życia. Czas na panów. Dominik. 69 700. Młody Ninja. 76 500, a więc w limicie kategorii półśredniej. Tym razem wzroku nie unikasz. Nie, nie. Dobrze. Dobrze. Zobaczymy, czy jutro byś ciosów unikał. Nie będę. No okej, okay, no spoko. To byś leżał. To będę. No i fajnie. Co ma być, to będzie. Zmalałeś trochę. A, okej, okay, spoko. To tak będziesz na paluszkach chodził przez 9 minut? Znaczy, w sumie ty możesz. Ja nie potrzebuję. Tak, ostatnio odkryłem na tym na konferencji, że potrafię sobie wyłączyć emocje od tak. Cały stres, wszystko znika, chyba za sprawą tego diabła za uchem. Mam nadzieję, że będzie się odzywał tylko wtedy, kiedy będzie potrzeba. Czy jest drobny stresik, czy opanowane emocje i z tym jutro nie będzie problemu? Czy jest to opanowane, niepotrzebnie się stresowałem na konferencji, teraz bez stresu. Sylwetka nie walczy, czas pokażę swoje umiejętności, które trenowałem za dzieciaka. Teraz pokażę pełny obóz dwumiesięczny z Flintstone'em. Wchodzimy, robimy robotę i wychodzimy. No co tu dużo mówić. Kaleson wnosi na wagę 98,5 kg, a Guzik 116 kg, 800 gramów. Ciężko tu mówić o wymianie spojrzeń, bo gdzieś Guzik musi patrzeć na klatkę piersiową tylko Kalesona. Zdecydowanie wyższy jest Kaleson, ale jest gorący. Z nóżki na nóżkę tutaj przechadza się Guzik, jakby miał ochotę już wystrzelić potężnym uderzeniem i postraszyć rywala. Na początku chciałbym wszystkim podziękować, że krzyczeliście. Dziękuję naprawdę bardzo. Ja powiem tak, jestem ogólnie chyba prawdopodobnie wypruty z emocji, nie czuję na ten moment żadnej emocji. Nie wiem, coś jest chyba ze mnie tak. Jutro po prostu wchodzę do klatki, robię swoje i kończymy to i tyle. Z nóżki na nóżkę, zaciskałeś ręce za plecami. To zawsze, standardowo. Nic się nie zmienia, zawsze sobie tak dreptam. To, że jest, wiesz, delikatnie wyższy, nic nie zmienia, totalnie nic nie zmienia. Czyli jutro skracamy dystans i posyłamy na deski, tak jak Kaleson zapowiadał w pierwszej rundzie. W pierwszej rundzie? Myślę, że drugiej to już wyjdzie ledwo. 76 500 Azdusa na wadze. David lżejszy od swojego rywala, 61 kg. Skupienie. Tu nie ma żadnych słów. Jest wymiana spojrzeń. Azdus czy David? David czy Azdus? Widzę, że David tu zestresowany, więc mam nadzieję, że dojdzie do tej walki, nie ucieknie przed oktagonem. Widzisz ten strach u rywala? Widzę właśnie, widzę w jego oczach. Odpowiedź? Co ty gadasz? Ja nie jestem w ogóle teraz zestresowany. Może na konferencji byłem. To teraz jest totalny luzik, tak szczerze powiedziawszy. To dobrze, to znaczy, że dojdzie do walki. Azus, jak jesteś taki pewny siebie, widzisz strachu swojego rywala, to jaki pomysł na jutro, jak chciałbyś to zakończyć? No przecież nie będę zdradzał chyba rywalowi, prawda? David, czy jest jeszcze jakaś odpowiedź na te wypowiedzi pewnego siebie przeciwnika? Co on powiedział, bo zamyśliłem się. Tak w skrócie. No powiedział, że jesteś zestresowany właśnie i to po tobie dzisiaj też widać. Dzisiaj szczerze mówiąc według mnie jest git. No, może z zewnątrz tak wygląda. Ale ja jestem na niego przygotowany. No i widać po tarczach, że nie udawałeś na sparingach, na IRL-u. Czyli jest pewny siebie, także David. K1.
Kaczor po raz pierwszy w organizacji Fame, natomiast gotowy na wszystko. Przypominamy, formuła K1, gołe piąchy, 77-400. Mariusz Hejter Słoński zdecydowanie bardziej doświadczony o swojego przeciwnika, także z dużym spokojem wypełnia limit kategorii półśredniej, 75-600. Walimy się teraz? Obecny. Tak. Będzie dobrze, co? Przyjechałem tylko na grilla. Ty, ale szkoda mi, że mi z tymi cegłami nie wyszło, byś zobaczył, twarde łapy są w chuj, powiem ci. Z którymi cegłami? Ale patrz, zobacz. Zobacz, trenowałem normalnie twardość rąk, nie? A pokaż swoje. No ja tak z ciekawości z tej sprawy. A mogę przypierdolić? Mogę przejebać? Ale dawaj na raz. No to dawaj. W jednym momencie. Na trzy. Raz. Dwa. Trzy. Kurwa. Elegancko. Dobra. Mamy to. Zapowiada się dobra waleczka jutro, nie? No słuchajcie, zapnijcie pasy, kurwa. Mówiłem wam, że... Pójdź to, bisiu kolorowy. Musicie zapiąć pasy, przypiąć telewizory, kurwa, do okien i najlepiej nie wychodźcie z domu, nie? Jak coś, to was nie ma w chałupie, jak będzie ktoś pukał, bo będzie afera na chuja psa. Także trzymajcie się, pozdrawiam, jutro będzie wesoło, kolorowo. Ja jadę na zapiekanki, kurwa, na PKS. Siemanko, pozdrawiam serdecznie, cześć wam, hej. Tak, wydaje mi się, że jest skoncentrowany, aczkolwiek dzisiaj te takie kopnięcia jedynie u niego wyczaiłem, że to może ewentualnie działać, ale reszty nie. Ale bębenik siedzi. Są mocne. Ale bębenik siedzi, pokaż bębenek. Ty. O, widać, jest już ostro, jest gorąco przed jutrem. Obaj pewni siebie, przypominamy. To jest formuła gołych pięści, zasady K1 już jutro podczas... To jest popierdolone, nie? Pierwszy raz w Polsce we Freak Fightach walczymy na gołe pięści, nie? Tego nie było. Proszę o podwyżkę, kurwa. Trzymajcie się, jutro na gołe pięści walka, rozpierdalamy system. Pozdrawiam was, kocham was, siemanko. Greg! Będzie zdecydowanie lżejszy od swojego rywala, 86-200. Piotr! 97,5 kg, ale czy będzie eksplozja, czy będzie dynamika, czy będzie sposób na to, aby skrócić dystans w konfrontacji z Gregiem face to face już intensywnie. Polski Mike Tyson? Zobaczysz jutro. Ugryziesz mnie w ucho? Nie. Niebo się ci pęknie, kurwa, będzie przypał. Przypał. Czy po tym face to face zmienia się trochę nastawienie? Czy czujesz większy respekt do Piotra Szeliego Szeligi? Czy zyskał twój szacunek, czy jednak jest taki sam spokój, jak był przed tym spotkaniem? Kurczę, ja czuję respekt, wiesz. Ja wziąłem tę walkę mając respekt do umiejętności Piotrka, ale tutaj face to face to nic nie zmienia, nie? Ja wziąłem tę walkę z myślą o tym, że wiem, jak to wygrać. Rozumiesz? A to, co my będziemy tutaj przez 10 minut stać, patrzeć sobie w oczy, to nie ma żadnego znaczenia, nie? Tyle. Ja, jak mówiłem, że waga open, bo to ja zaproponowałem wagę open, spodziewałem się, że będzie koło stówki. Ja myślałem, że może mi się uda 8-8 zrobić, nie? Ale no nie dobiłem. Te 86 to i tak jest spoko, moim zdaniem. Czy jest jakiś pomysł ekstra, czym możesz jutro zaskoczyć i dzisiaj możesz zapowiedzieć, że jutro wyciągasz asa z rękawa i Piotrek Szeliga nie będzie wiedział, co go jutro spotka podczas gali Fame 21? Nie, on wie, co go spotka. Myślę, że ja wiem, czym on może mi zagrozić, a on wie, czym ja mu mogę zagrozić, tak? I nie wydaje mi się, żeby jutro było jakieś zaskoczenie. Moim zdaniem, że ta walka skończy się tak jak każdy myśli, że jeśli ja wygram, to w pewien sposób, jeśli on wygra, to w pewien. To nie będzie przez 3 rundy wyboksowanie mnie przez niego, tak? Po prostu albo może mnie znokautować, a ja albo sprowadzę i go poddam. Tyle. Piotrek, no ty jesteś przez niektórych skazywany przed tym starciem, natomiast posiadasz większe doświadczenie. Czy ciebie to troszeczkę nie boli, że właśnie mając tak doświadczenie, tyle pojedynków na swoim koncie, niektórzy stawiają w roli faworyta Grega przed tym starciem? Wychodzę jak zawsze, nie? Prawa ręka, szczęka pęka, ale z tego tytułu, że trenowaliśmy dużo zapasy, na pewno będę chciał się pokazać właśnie z tej trochę drugiej, innej strony. Jest MMA, więc można powiedzieć, że ja wchodzę w grę Grega i pokażę mu, gdzie w tej grze będzie jego miejsce. Adrian! 83,5 kg! Tomasz! 106 kg, a więc 22,5 kg cięższy. Chcę powiedzieć jedną rzecz. Najpierw was ignorują, później się z was śmieją, później z wami walczą, a na koniec się z was śmieją. Jeszcze tutaj wiadomość wysłana do Stracha. Panowie face to face, zapraszam. Ojojojojoj! Rozpierdalam cię jutro, kurwa, niech cię to nie zdziwi. Game over, śmietniku! Game over! Ojojoj!
Słuchajcie, co wam powiem. Słuchajcie, obiecuję wam, że to był jedyny cios, który on zadał w tej walce. To był jedyny cios. Obiecuję wam, że to był jedyny cios, który on zadał. I bijesz jak p***a. Jeszcze tutaj rusza, natomiast Tomek Strachoświeciński zapowiada, że już nie da się trafić Adrianowi ciosowi. Zachował spokój po tym uderzeniu. Adrian, skąd tyle emocji? Bo tutaj słówko wytłumaczenia dla publiczności, która niezbyt dobrze przyjęła twoje zachowanie i niesubordynację, bo nie dałeś się nawet w żaden sposób obronić. Zaskoczyłeś po raz kolejny zresztą swojego rywala w taki sposób nie fair. Człowiek, który skrzywdził w życiu tylu ludzi, nie zasługuje na nic, ani nawet na gram szacunku. To na każdym kroku będę pokazywał. Jazda ze śmieciami. Pa, jutro wygrywam waleczkę, nara. Tyle Adrian Cios. Tomek, to jeszcze słówko od siebie może dla publiczności na podsumowanie tego, co tu się wydarzyło i zapowiedź tego, czego możemy spodziewać się jutro. Będzie kara, sroga będzie kara, tak jak wam mówiłem. To był jedyny cios, który mógł wykonać jak taka prawdziwa p***a, znienacka, p***a, zaskoczenia, tylko na tyle go stać. Jutro go ukażę. Take fan! 79,900! Robert! Tak jest, fantastyczna forma fizyczna, 79,900. Tu jeszcze prośba od ochrony, aby ściągnął hełm, który wniósł ze sobą na scenę Pasut. O, proszę bardzo, tu nawet nie zdążyłem podejść z mikrofonem. Za tekst na robieniu pały. Oj, jest próba odpowiedzi ze strony tej kwana. Atmosfera robi się coraz gęstsza. Za tekst na robieniu pały. Tak się k***a dostaje w ryj. Jak tak się dostaje, to chyba warto cię wyzywać, c***u. Pokazałeś, c***a. Zakochany we mnie, zakochany! Chciałem podziękować Arkowi Tańculi, bez którego nie zrobiłbym tej wagi. Siedzieliśmy 2 tygodnie za kąta leżyka, kurwa. A, dziękuję, Arek! Take fan, jeszcze do ciebie słówko po tym, co wydarzyło się przed momentem, bo naprawdę zrobiło się gorąco. Wystrzelił Sutonator, szukając jeszcze pobudzenia emocji przed tym pojedynkiem. Jaka jest twoja odpowiedź? Mówiłem, że to jest świnia w ludzkim ciele, co zresztą widać. Nie spodziewałem się akurat liścia partyzanta, ale w sumie w dupę i tyle. No oczywiście, że tak. Dawaj, chodź, dawaj, rób karę. Dawaj, bij. Chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Słuchajcie, jego kolega, jego pan tak naprawdę, właściciel jego Nitro, znowu wyzywał dziewczyny, z którymi występuje od dziewczynek, więc no tak chciałem zapytać po prostu, czy zobaczcie, czy ja mam zrobić to samo na przykład i powiedzieć, że dziewczyny, które, nie wiem, pozują do sesji w jego szmatach pierdolonych, to też są dziewczynki. Zobaczcie, jak można to eskalować. To, co on zaczyna od jakichś tam pojedynczych tekstów, a ze szmaty to, szmaty tamto, bez żadnego dowodu, potem eskaluje. Za chwilę, słuchajcie, każda dziewczyna będzie dziewczynką i a facet będzie spermiarzem i to właśnie pokazuję wam. Możecie mnie nie lubić w tej edycji, okej, okay, ale staram się wam jedną rzecz powiedzieć, że on naprawdę jest toksycznym typem, któremu się wydaje, że jest zajebisty i tyle. A jeszcze jedno! Spłakał się Nitro, że zrobiłem koszulkę z parodią jego logo, więc zrobiłem więcej tobą. Jeszcze jakieś niespodzianki od Sutonatora. Ja powiem tylko tyle, że Pasut ma rację, to co robię właśnie prowadzi do takich zachowań. Mój ojciec, jak był dzieckiem, oglądał Freak Fight i przez to mnie bił. Jakby Pasut ma 100% rację. Ty taką narrację budujesz dla chyba tępych ludzi, że weź już daj spokój, naprawdę, już zamknij tą mordę. Alan! 92,400! Michał Wampir Pasternak, piekielnie doświadczony zawodnik MMA, ale także już doświadczony Freak Fighter. 93 kg w limicie kategorii półciężkiej. Panowie, tu nie ma face to face'a. Trzymamy obu panów, bo jeszcze dojdzie do spotkania ich na face to face po ceremonii ważenia w imieniu Ulfika. Zapraszam na to spotkanie, gdzie panowie już wymienią argumenty. No kurwa, jutro jest walka, nie uderzę go, kurwa. Dawaj. No, jutro waleczka, więc pamiętajcie, no panowie, cię, że nie, ale bez ja bicia. A moi drodzy, jeśli wy chcecie zobaczyć tą walkę, to wchodźcie na FameMA TV, wykupujcie dostęp i oglądajcie wyłącznie w serwisie streamingowym Kanal Plus Online. Vampir kontra Alan, już jutro, box, duże rękawice. Ja myślę, jeszcze na koniec. Wiesz, co jest najlepsze? Uwielbiam takich ludzi. No. Uwielbiam takich ludzi jak ty. Dobrze. No, no to dobrze. No. Uwielbiam. Dziwisz, kurwa, uwielbiam. To uwielbiam. Będzie ciężki miałem wieczór. Myślisz? Ciężki, tak, ciężki. Dla ciebie będzie ciężki. No. Dla ciebie tak samo. Myślisz? Zapi***lałem bardzo mocno. To kogo interesuje, no, że ty zapi***lałeś?
Alan, dlaczego nie małe rękawice? Tylko ostatnie pytanie na koniec, bo widzowie się dopytywali. Ja rozumiem, żeby to było, że 3 tygodnie. Ja teraz całkowicie przestawiłem się na bok, trenowałem z Norbertem Bromborowskim. Nie ma problemu, mi pasują rękawice. Zmieniłem całkowicie swój obóz trenerski, przygotowawczy. Szykowałem się na Kasiusza, ale wykluł się ten pasożyt, więc po prostu no trudno, robimy to w boksie. Kolejna walka jak najbardziej możemy robić w K1, kurwa, na małe. Nie ma problemu. Ale po tej walce ty już nie będziesz chciał, kurwa, właśnie, żadnego, nic nie będziesz chciał. Po tej walce ty już nie zgaszony, bo nawet nie masz walczyć, kapiszonie. Ja jestem gotów dzisiaj, niezależnie od werdyktu. Dzisiaj robimy następną walkę na następnej gali. W każdej dziedzinie jakiejś. Następną kurwa walkę robię z Kasiuszem. Ja bym najchętniej zrobił ją na zasadach Pride. Nie ma problemu. Ja bym najchętniej zrobił na zasadach. Chcesz mi zrobić krzywdę? Ja chcę zrobić tobie krzywdę. No, to robię. Panowie, na koniec, ja bym chciał, żebyście opisali swojego przeciwnika. Jak jesteś słowny. Michał, na koniec, jakbyś opisał Alana w trzech słowach i Alan, ty Michała i kończymy. Nie będę już obrażał, jutro się widzimy w klatce, wszystko załatwimy. A ty Michał? Kto się urodził kanarkiem, nie zdechnie, proste. Patryk niepokonany! Po raz trzeci w organizacji Fame naładowany piekielnie pozytywną energią. 107 kg, 200 gramów, to jest oficjalna waga. Tomasz. 60 walk zawodowych, był mistrz świata dwóch kategorii wagowej, junior ciężkiej i półciężkiej. Pretendent do tytułu mistrza świata kategorii królewskiej w boksie zawodowym. Tomasz Góral Adamek, 104 kg, 100 gramów. Nie, tu nie będzie gadki. Tu nie ma na to czasu, tu trzeba poszukać jeszcze spojrzenia z przeciwnikiem. Pandura czy Góral z dwoma tytułami mistrza świata w dwóch różnych kategoriach, czy jednak zawodnik, który chce spełniać swoje marzenia? No na pewno jestem dowodem na to, że nieważne skąd jesteś w stanie spełnić nawet tak pojebane marzenia jak to. Dotrze do mnie jutro, chociaż już dzisiaj to czuję. Chcę dać naprawdę mocną walkę, żeby została zapamiętana na bardzo, bardzo długo. No i jeżeli chcesz być legendą, to musisz pokonać legendę i ja właśnie takimi rzeczami w moim życiu się kieruję. Chciałeś mocno spojrzeć głęboko w oczy, natomiast no, Tomasz Góral Adamek to jest człowiek, który nie ma emocji. On chyba nie reaguje na takie rzeczy. Czy coś tam dostrzegłeś? Czy jednak było ciężko złamać psychicznie tak wielkiego mistrza? Nic nie dostrzegłem. Zobacz, jak się cieszy. strach. Tomek, ty musisz w końcu skraść serca kibiców. Jutro robota do zrobienia, natomiast no widać, Pandura jest głodny. Jest głodny i trzeba rozpocząć szybko, bo tylko 3 rundy. To nie jest codzienność dla ciebie. Takie jest nastawienie, na tyle przygotowałem się, szybkie 9 minut, szybkie ręce, a są, nie lubię za dużo, cicho, nie lubię za dużo mówić, a lepiej to zrobić jutro i pokazać. I tak będzie. Kochani, zapraszam i pozdrawiam. Patrick, we-